7 prostych wskazówek, jak w ogóle rozpocząć przygotowania do matury z geografii. Po pierwsze, powinniście wyposażyć się w podręczniki. Ja osobiście bardzo mocno polecam Wam podręczniki wydawnictwa Nowa Era, które składają się oczywiście z 4 części. Możecie w nich znaleźć zagadnienia z zakresu geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej, geografii Polski oraz geografii regionalnej. Całościowy koszt podręczników to około 194 zł. Oczywiście najlepiej z podręczników korzystać łącznie z kartami pracy. Do każdego podręcznika możecie odnaleźć karty pracy. W odpowiednich oczywiście konfiguracjach całościowy koszt wszystkich 4 części to około 92 zł. Oczywiście przygotowując się do matury z geografii nie możemy zapomnieć o dobrym atlasie. Ze wspomnianymi podręcznikami i kartami pracy kompatybilny jest atlas. Koszt takiego atlasu to około 52 zł. Jeżeli ktoś z Was uznałby, że niekoniecznie chce wyposażyć się w podręczniki, w karty pracy jednak mocno zachęcam, można oczywiście skorzystać z vademecum. Ja tutaj dla różnicy bardzo mocno polecam Wam vademecum wydawnictwa Grek. Koszt około 49 zł. Możecie tutaj znaleźć też kompleksowo, całościowo wszystkie najważniejsze zagadnienia, które na pewno pomogą Wam przygotować się do matury rozszerzonej z geografii. Gdy mamy już podręczniki, mamy karty pracy, mamy atlas, bądź zamiast podręczników vademecum, zaglądamy, moi drodzy, na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jak widzicie, możemy tutaj odnaleźć informacje o egzaminie, podstawie programowej, informatory, przykładowe arkusze, harmonogramy oraz całą gamę różnych dodatkowych materiałów. Nas na tę chwilę najbardziej będzie interesować zakładka Informatory. I teraz zobaczcie, w zakładce Informatory możemy odnaleźć aneks do informatora o egzaminie maturalnym z geografii, który obowiązuje w latach 2022, 2023 i 2023-2024. Widzimy zaktualizowany 26 sierpnia. Warto zerknąć i dokładnie poznać wymagania egzaminacyjne na maturze z geografii. Gdy mamy już rozpoznany całościowy zakres materiału, warto zrobić sobie spis elementów, których należy się przygotować z zakresu mapy. Ja moim uczniom taki zakres przygotowuję. Ma on rzeczywiście kilkanaście stron, ale myślę, że pozwala łatwiej uczyć się mapy świata, ale też mapy Europy czy mapy Polski. No i na koniec, warto oczywiście przygotować sobie dobry plan, co i kiedy będziemy się uczyć. No i oczywiście warto uświadomić sobie, kiedy ta matura z geografii rzeczywiście jest. Pamiętajcie, dobry plan to oczywiście podstawa sukcesu. Powodzenia. Trzymam mocno kciuki.